Siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie, ja nazywam się Diabeł i zapraszam was do oglądania kolejnego odcinka z Roblox i jest ze mną Plaga. Tak, potwierdzam. I grałem w Pokémony dzisiaj, Pokémon. W końcu. Pokémony w Robloxie, nie jest to Pokémon Brick Bronze, tak, bodajże się ten tryb nazywa, ale jest to, moi drodzy, Tycoon Pokémonowy, więc też w sumie fajnie, wiem, że lubicie Tycoony, także co Pokémonowe Robloxy, to raczej jakiś lek się chyba należy. Łapki Pokémonowe. Taktyczny. Ty wiesz, że my robimy Pokébole? Poki. Dobra, to climb. Claimuję w ogóle. Dopiero Real Data, no. A, start. Ja już słaby. Chyba kiedyś tam włączałem sobie przez przypadek wcześniej. Co? Tego jednego Tycoona i miałem już coś zrobione, ale zrestartowałem Piotrek, żeby było fair. Jasne. Nie chcę cię, wiesz, wyprzedzić za szybko, bo wiem, że jestem od ciebie lepszy ogólnie w takie gry. Wiem. No i nie chciałbym po prostu, wiesz. Szybciej ci wychodzi nic nie robienie w takich grach, dokładnie, samo się wszystko robi. Wiesz, szybciej nic nie robię po prostu. Tak. On w ogóle, on jak stoimy gdzieś na przykład gdzieś, to on stoi szybciej. Ja stoję szybciej, ja jestem jak Chuck Norris troszeczkę. To jest taki diabeł cały właśnie. Jak ktoś coś za mnie robi, to... Za mnie ktoś robi szybciej niż na przykład za Plagę robiło. No. A robi to ta sama osoba na przykład. Tak. To już jest. Pokeball producer. To w ogóle, powiem ci, że w każdym tym Tycoonie jest bardzo podobny motyw. Tak, że się robi to samo, dokładnie to samo. Na przykład lecą rzeczy i kupisz nowe rzeczy, żeby mieć więcej rzeczy. Ale nawet te maszyny są podobne. Ty coś robisz w ogóle? Pasy statowe? Nie. Czekaj, nie masz zero cały czas hajsu. A bo teraz kupiłem nową maszynę przed sekundą, zarówno 55, więc wiesz, easy boy. Tak. Na pewno? O, masz 120, dobra. To się nie odświeża coś w ogóle tam, wiesz? Nie, no bo ja nie podnosiłem, bo to jest tak, że musisz podnieść hajs. No, podniosłeś i od razu wydałeś. No. No to niezły jesteś, mistrz. Znowu, patrz. Janusz biznesu interesu. Znowu, myk. Nie mam pieniążków, ale zaraz będę miał dwa razy więcej. A ja mam strasznie jasno wszystko na tym trybie. Teraz widzisz, też mam troszeczkę jaśniej, ale to jest chyba taki tryb, po prostu tak światło pada, wiesz? No nic z tym nie zrobisz niestety. Ale i tak spoko trybik. W ogóle to jest jakiś pika strój, widziałeś to? Pika strój? Ten typ, co stoi przed budą moją? No widziałem. Tak. Baj. Weź to robaksy chyba można. Za robaki. Ja nie zbieram robaków. Bardzo dużo robaków trzeba dać za takie coś. Bardzo. Ale w sumie quality. Jakby to przeszło na normalne stroje, o ile to tak jest. To chyba tak jest właśnie, wiesz? To spoko, chyba właśnie tak jest. No trochę by było bez sensu do jednego trybu, nie? Tak, bieda, to bym nie zapłacił. No, różnie bywa, wiesz jak to, wiesz, jak to jest z rabinami, już się będę tłumaczył. Bo... Te Robloxy rabinowe są mega nie ten. Purchase Wall, nie kupuję, jesteśmy we czwórkę na serwerze, ale raczej mam nadzieję, że nikt mi nie wejdzie tutaj do mojego domku. Zresztą co by mnie ukradł? Oj, tu się nieźle hajs robi, ziom. Strasznie szybko się tu zarabia. No, później leci trochę szybciej rzeczywiście. Trochę? Ja te jeden za drugim kupuję. Ja Squirtle już łapię, gościu. Do Pokéballi w Squirtle wrotają. Co? A, no rzeczywiście Squirtle leci jakiś. U mnie teraz to Charizardy lecą. A ty już masz lepsze? A, czekaj. Ty już masz jeszcze lepsze? Charizardy. Ja mam już ostatni. Ja właśnie kupić ostatni. Już muszę drugą. Czyli robić. Dzisiaj też szybciej nic nie robisz. Czekaj. Tak. Jednak wychodzi mi trochę to nic nie robienie dzisiaj nieźle. Ale patrz, ten Pokéball Producer jest na przykład... A nie, jest lepszy niż ten. Co drugi jest taki? Jest 20, 25, 20, 25. Bo tu pokazuje ci tyle, ile ci dają poszczególne producery. To w sumie spoko, bo wcześniej czegoś tego nie było. Wow. Czegoś takiego. Taki rozwinięty tryb. To nie jest taka pierdoła, taka, że tu nic nie ma, że musisz szukać, czy tam pytać znajomych. Tu gra ci wszystko mówi. No. Purchase. I tu możesz statuetki kupować, o kurde, ale jaką statuetkę, ale jaką drogę jak cholera. A co mi daje ta statua w ogóle? Oj, chyba. To ogólnie chyba nie za dużo, wiesz? A co chciałeś, żeby ci Charizard latał? Chciałeś na Charizardzie? Ej, może się da, spróbuj go tam dotknąć. Wiesz co, kupiłem sobie statuę i mam Voltorba i on nic nie robi. No, ma czapkę Mikołajową. No to fajnie, ale masz ten, jesteś kolekcjoner. Kolekcjoner kości tak zwany. No, rzecz super. Nie cieszę się, Piotr? Super. Ja bardzo się cieszę. Jako kolekcjoner kości. Czemu gości. Gości? No. Gości. Typie, kolekcjonować cię? Co? Tired of Tycoon? Co to jest? Who's that Pokémon? Co? Guessing. Jest gra, która nazywa się Who's that Pokémon. Gdzie? Ale to jest taki tryb w robocie chyba. Jak ty ją znalazłeś? No bo masz na dole taki Tired of Tycoon? Na dole. Napis. Kliknąłeś to? No. A, no to musimy to zagrać kiedyś.
A będzie. Będziemy zgadywać. No, będę pisał za każdą aplikację. O kurde, ale będę w to ciskał. Przecież to jest idealne. To ja będę się czuł jak w dzieciństwie. Nie robiłeś tak, jak wiesz, była bajka. Tak, zgadywałem. Jak byłeś mały. Oglądałem, no. Tam jest taki, coś wygląda jak siusior, nie? Tak na czarno zamazane i mówisz Pikachu, a to Diglett, nie? Tak. Ty, o nie, mamę. Albo na odwrót. Myślałeś, że to Diglett, a to Pikachu. Tylko bardzo dziwny poziom. Tak, tak, tak było. Albo trzy obok siebie. Albo z profilu. A, no może. Albo po prostu to było to, co myślałeś. No, no właśnie. Też czasami tak się wygrywało, nie? Czasami się przegrywa, jak czasami się przegrywa, jak to mówi Admirosek, więc... Nigdy nie wygrywał nic. Tam mogłeś zgadywać, a nagroda nie przychodziła nigdy. Ładnie. Miałeś kiedyś tak, że zgadłeś, o coś ci przyszło? Nic w życiu. To ja, z kamerzy? To się czuje tak, jak są te, wiesz, reklamy ci wskakują. Wygrałeś iPhone 7, nie? No, to tak mniej więcej tak było. Nigdy w życiu, kurde, wygrałem już z 1000 iPhone'ów i żaden nie przyszedł. Właśnie. Ja Samsungiem biegam. Zaczynam myśleć, że to chyba są jakieś oszustwa, wiesz? No, ja też zaczynam myśleć. Jednak w internecie nie wszystko jest legitne. No, ostatnio tam było na przykład, zapłać jedyne 50 zł, wygrasz na pewno 3 iPhone'y. Ja zapłaciłem i nie dostałem nawet ładowarki, wiesz? No, kurde. Tak sobie, a dostałeś SMS-a, że mógłbyś. Tak, tam było, wiesz, wyślij jeszcze 50, to wygrasz 14 telefonów. Ja mówię, dobra, 100 zł za w sumie 17, to nie jest deal, nie? No i nie dostałem nic nowo. Kurde, i znowu da się wydymać. A, to są dymacze na hajs. Nie ma co wysyłać tych SMS-ów. Także pamiętajcie, nie wysyłajcie SMS-ów, jeśli ktoś wam chce dać iPhone'a za 50 zł. To nie działa. Nie działa. PS Piotrek kłamie, tak naprawdę nie wysłał. Tak, to jest tylko... Ja tylko wymyślam. Act playing, tak. To jest tylko historia, która pokazuje, że nie powinniście tak robić. Bo nie róbcie tak. Wiecie. To jest właśnie historia, którą wam opowiadam, ponieważ gramy w Tycoona. To już jesteście przyzwyczajeni do tego, że jak gramy w Tycoona, to gadamy śmieszne historie, które nie miały miejsca nigdy. No, na przykład ostatnio szedłem sobie i wdepnąłem w psią kupę i to nie miało miejsca. Tak naprawdę miało miejsce, tylko się nie chcę przyznać. Po prostu chciałeś się teraz wyżalić widzom, że wdepnąłeś w kupsko i tyle. Myślałem, że zostanie ta wersja pierwsza, że to nieprawda wszystko jest. No, ale widzisz, to jest tak... nie, Boże, to chyba ma swoją nazwę taką specjalną. To jest tak, to jest to ukrywanie wiadomości. To jest to, co już kiedyś przytoczyłem na jakimś odcinku, pewnie niejakim. To jest to, że idziesz na przykład do swojej tam dziewczyny, małżonki, tudzież bliskiej osoby. No i mówisz jej, wiesz tam, no kochanie, dzisiaj miałem super dzień, nie, ogólnie przechodziłem przez ulicę, straciłem robotę i wiesz, ogólnie byłem w sklepie, przyszedłem na piwo, super dzień. Aha. No. Odebrałeś tą tak. Podprogową wiadomość? Podprogowa była bardzo, no nie, bardzo. Mogłeś powiedzieć tak bardziej, że wiesz, szukałem nowej pracy dzisiaj, no nie, i tam. No, albo tak. Może to by było takie bardziej. Albo, no i wypłacili mi tam te, no, jak to się nazywa? Kule. Te pieniądze, co dostajesz, odchodne, tak? No, odchodne dostałem, poszedłem sobie kupić. Co, no, to, kupiłem, co pa, kupiłem sobie nowe auto za odchodne, nie? Patrz, jakie są Carrefoura, przewieźcie do Carrefoura, no nie? I ona, no, ale super furo, a przewieźcie do Carrefoura? Ty nawet nie czujesz, dyrmujesz, gościu. I ona, no, wiesz, ona już tam płonie, mówi, kurde, jedziemy pewnie, że to, a kupimy sobie coś. I on, co, odstać premię, kochanie? Nie, wyjebali mnie z roboty. Nie, nie, nieprawda, po prostu dali mi odchodne. Czyli nie masz pracy. Nie ująłbym tego tak. To, że nie mam... Jak to było w Asterixie Obelixie? Jak to jest być Skrybo? No. Jeśli powiedziałbym, co w życiu co najbardziej, powiedziałbym, że ludzi. Tak. Ludzi, którzy podali mi pomocną dłoń. To jest takie głupie, nie? To jest taka matura z polskiego na 100%. Oj, widziałeś tą mapę, jaka ładna? Tu nie, śnieg pada, w ogóle to jest świąteczny Pokémon. Ja to Charizard zbieram, gościu. Wiesz, że to jest mapa świąteczna? Pozwiedzać. Dobrze, zaraz porobimy. Nie ma co iść nigdzie. Ty mnie zrobisz, na hajs mnie przerobić. Powiesz, podejdź do mojej bazy, później haha, pierwszy kupię ulepszenie. No ja już mam, jestem pierwszy bardziej, także. Chyba nie. Jakie Charizardy masz dopiero? Ja Ratatę już łapę. Ja też mam, gościu, czekaj, kto to jest? Ratatę. Ja te Ratatę już mam dawno, gościu. Tak, dawno masz Ratatę, no tak, aha. Ja to zaraz będę następny Pokeball producer robił, gościu, także... Co robił? Pokeball producer! O, to co chwilę się robi, wiesz? Krótko. No, także przegrałeś po całej linii. Nie, zaraz kolejny. Ile masz hajsu? No 3 kilo, jak zawsze. Kilo. Ma bardzo już kupiłeś dużo. Po ratatach ten następny? Nie, po ratatach jeszcze nie. Dopiero mam Rattaty.
Czyli mnie doganiasz, mówisz jednak? Co to znaczy? Ja już na tym mam kupiony dawno, zaraz kupię to następny. Co? Ty no, wygrywam z hajsem ogólnie, gościu. Chyba nie. You're behind. Chyba nie. A bo ja wiesz co, sobie kupiłem se chodniczki. Czyli jestem widzisz. To wiesz. Nie jesteś taki hardy. Z chodniczkami może jesteś do przodu, ale ogólnie to jesteś do tyłu. 26 tysięcy, gościu, już poszło, już leci do hajs. Oko. You're behind. You're behind? Patrz, już go mam. Ja już mam 5 tysięcy, muszę się zarobione, a to dopiero kupiłeś. Co ty gadasz, ją? Mi się cały czas zarabia. Cały czas mi się zarabia. To już jest grubsza artyleria, my friend. I ludzie popychodzili. Został jeden ciągnik. Straszyli, bo po prostu my tak szybko zrobiliśmy, chyba że skończyli już Tycoona. Ciekawe, czy coś się dostaje jakiegoś, nie wiem, achievementka? Jak tam piętra budujesz, Pokémon? No wiem, później. A kupiłeś jakąś statuetkę oprócz tego Charizarda, chyba nie? Nie, kupiłem tylko jednego i nie Charizarda, tylko Voltorba. Czy tam coś tam. A jest parę Voltorbów z tego co widzę. Crazy shit. Ja taki z czapką Mikołaja mam. I on fajny jest, powiem ci. Wygląda, no nieźle. Wygląda tak, a nie inaczej. No, tak mniej więcej. Taka jest kulka, no nie? Że niby pokeball, ale ma oczy. Ja czapkę ma. I nie ma guziczka. I ma czapkę. I mówi Valbord. Albo Valbord. Albo Bordwald. Borwaldy. No. Rotchlaw, Radchlaw. Torbwal. I tak to był taki ten, kiedyś Torbwal to był, nie był jakiś superhero z Polski? Torbwal? Tak, to nie, były takie przypadkiem. Co? I co on robił? Torgal był. Był taki Torgal, a nie Torbwal. Gdzie coś mi się skojarzyło, ale podobnie troszeczkę. Torbwal. Nawet dziś go mam, pokazałbym, ale nie pokażę. Pokażę, czekaj, idę po Torgale. Co? Jasne, nie przejmuj się. Czekaj. Wyprzedzę gnoja. Powodzenia. Chyba dałem Maćkowi, żeby... Ta, no, ale mam Torgale. Udawisz, masz kolegów. No, byłem ostatnio. Ta. Mówię ci stary. To takie jakości. To nieźle, to fajnie. Nie chciałbyś poczytać Torgala? Tak starych czasów wrzucić, jak Pokemon? Nie czytałem nigdy Torgala. Ja też nie, ale mam. Ja też nie, to o czym ty mówisz w ogóle? No bo mam, ale nie czytałem. Ty kłamiesz, to w ogóle nie ma czegoś takiego pewnie jak Torgal. Jest, on oszukuje na odcinka. A to ty nie, wpiszcie sobie, jest komiks taki Torgal. Naprawdę są. To jest taki super bohater polski, tylko taki trochę nie wypalił. I nie zrobili z niego Wiedźmina. Ale działa, jest. Nie wypalił trochę. To człowiek krzak. Torgal, taki wiesz, przebierał się za Bush in the Las na przykład. Kto zna Torgala, łapa w górę i komentarz pisze. Znam Torgala. I to kto u mnie, nie zna też łapa w górę i komentarz. Tak. U Plagi piszcie, że diabeł zna Torgala. Albo u mnie piszcie. To tak będzie i będzie git. Albo u mnie to napiszcie, jaki Torgal. Co to Torgal? Albo nie śpij tyle, napiszcie. Też. Albo bicie ma starczułki. Co? No. Jak ci mówię, ty. O, mam następne. Ja też. Lecą mi te miały. Miał, sprzedaj miał, cześć? Sprzedajesz miał? Fungiel z miałem. Z ratem? Na raty sprzedajesz miał. Tak, miał na raty sprzedaje. No. I bulbę też. No, tak jest. Bulby z miału? Na rataty sprzedajesz. Na rataty, no. Chopie. Quality gameplay. No. Ale patrz, ile tu jest krzaków i tego, padającego śniegu. Widziałeś? Widzę. Drzewa są z tego z Lambert Tycoon. Jakby to był Drywal Tycoon, to by normalnie, no właśnie. Drzewa z Lambert Tycoon, niektóre są nawet ścięte, to jest takie nawiązanie. Tak? No wiesz, zagroił w Lambert Tycoon, już teraz. Bo ta sama osoba robiła płatki śniegu, co siekiery w Lamberze, wiesz? Aaaa, i się podpisała, mówi, tutaj. No, to ja walnę te drzewo, tak jak tam, mniej więcej. No Krzysiek, zgadzasz się, a Krzysiek mówi A nie wiem, może byśmy zmienili kolor przynajmniej, Przemek by... Nie! Ja jestem twórcą tego, niech wiedzą. Niech wiedzą! Niech powiedzą koledzom. Koledzom? Koledzom, bo tu śmiał, wiesz, remsować. No, to jest... Ja ci muszę, Piotrek, powiedzieć, że ja przez bardzo duży czas swojego życia użyłem w kłamstwie, bo myślałem, że Hasiok to jest krzak, a to jest śmietnik. No, Hasiok to jest krzak, śmietnik. Nie, bo tam, wiesz... O nie, ale strzaniłem. O nie. O, ja już mogę na następne piętro chyba. Ja już biorę, ma co tam leci, pokebole lecą. Piętro? Czekaj, proszę. Castle Lights. Walls.
Was. Misiu, ty się jacyś? Światła? Oj, to drogie światła są. Bardzo drogie są światła na świetlane. No, można, 70 tysięcy następne, second floor. Było, jakie ma Pokémon napisane. Bardzo fajne są te tajkony, co się w nich nic nie robi. No, bo się uwielbiam. Nic nie robi. Mój ulubiony tryb gry. Nic będziesz nie robić jakiś shop jest, można sobie kupić hajs w shopie. Można kupić pieniądze za pieniądze. Może będziemy się bili wreszcie, bym chciał się już bić z tobą czymś. Nie, na następne piętrze będzie jakieś bitka. Dopiero? Strasznie długo. No, ale to tak zazwyczaj jest w tajkunach, że dopiero na drugim piętrze się pokazują jakieś dobre. No, mogę rzeczy wyłączać lasery, że cię wpuści do domu. No. Jest guzik. Nie było nigdy guzików chyba. Były? Nie, były. Tutaj nie używałem ich nigdy, nie widziałem do tej pory. Dobra, zanim pieniądze mi się tutaj zrobią, to jeszcze potrwa trochę, bo jeszcze 40 tysięcy potrzebuję, to dosyć sporo jest. No. Gdzie jesteś, Piotrek? O, cześć, patrz, to ja! Patrzmy na ten sam pomysł, bo myślimy podobnie, gościu. Tak, patrz, to normalnie w ogóle wiesz, że to są easter eggi poukrywane na mapie? Tak. Zobacz, się znajdziemy jakiegoś. Tu gdzieś jest ten Pokémon normalnie sam, gościu. Pokemony, jak je dotkniesz, to o! No jest tam, jest Pidgeotto. Gdzie Pidgeotto? No tam, pa, tam biegnie. A tu jest Eevee przed nami, patrz. No to jest właśnie Pidgeotto. To nie jest Pidgeotto, to no jest przecież Pidgeotto go złapał w szpony i go właśnie rozrywa. Pa. Umiera. Jak on leci na dywanie jakimś. To tak trochę bez oczu. Bo mu Pidgeotto mu wydłubał oczy. I badża dostajesz. Żeby... Dostałem badżucha. Pamiętam, że gdzieś jeszcze jeden był tutaj, wiesz, musimy mieć sobie. Gary catch him all. Gary catch him all. Gata catch him all, nie. Gotta. Gary. Nie Gary. Gary nie łapał wszystkich. Gary miał przecież tu Gary łapał Pokémon zawsze. O, jest, jakiś typek, pa. O. Gdzie jaki typek? Nie, kurwa, I'm jumping. A, no. Komhera. Już skręcam. Ciastkowy ludzik. Ciastkowy ludzik? Co dostaje ze ciastkowego ludzika? No ja chyba nie mam nic już, bo kiedyś dotknąłem, bo tak mi się kojarzy. A, no to nieźle jesteś gracz. Chodź, dotknij go. Dotknij ciastkowego. Pulchase Sters kosztuje 35 tysięcy. O, ty dziadu najgorszy! Poszedłeś mnie wykiwać, a ja te ludziki pokazuję. Nigdy bym tak nie zrobił przecież. Piotrek. Jakie ty masz urojenia, jak grasz. Krasnal. Jak Krasnal to nie jest Pokémon, co to... Widzę Pikachu. Wow. Normalna ja Pikachu. Deprum Ink Tired Elf dostałem. Ej, że jest stajerowany. Czemu Pikachu nie były zatrudniane w elektrowniach do robienia prądu? Nie rozumiem tego. Co? A to nie jest moja chata. O, jest kierpowy ziomek. Cześć, ciastolutku. Piątka. Lubię swój dom, Piotr. Zobacz, Avarded. Zawardowałem typa. A tam jest jakiś zielony ludzik. Widziałeś go? I zobacz, czy to mój dom jest, przypadkiem, Piotr. Pa. No i jestem za tobą. Ale widzisz tego zielonego typa? No dotykałem go. I co, dostałeś badża od niego? Mhm. Mówi, dotknij mnie. Zobacz, dam ci medal. Filmij. No który to jest mój dom, Piotr? No ten na wprost, po prawej. Bo chyba nie jest mój. No, ja wiem, który jest twój, ale nie wiem. Już wiem, widzę. No ten po prawej obok ciebie, już idziesz do niego. Na przeciwko teraz mogę idę. Nie, tam jest. Nie. Piotrek. No jak, mój jest tutaj, przed chwilą odszedłeś od mojego przecież. Patrz, jest Eevee. No, zagłożysz się, patrz, to jest mój, a jak ty się zgubiłeś? Eevee jest twój, właśnie idziesz do swojego, naprzeciwko. Cztery domy na mapie, on się zgubił, nie? Piotrek, naprzeciwko jest twój, teraz twojego. Co? Naprzeciwko ciebie, jest twój domek. To szukisto śmierdzący. Chcesz mnie w konia zrobić? Ja nigdy bym cię w konia nie chciał zrobić, żeby wygrać więcej szybciej. Ale jesteś fujera. Nieprawda, nie dałem się nabrać ciebie. Patrz, 150 tysięcy i elo. Cisnę cię teraz. Takie pieniądze to wiesz. Ja go łap. Go łap. O jen, ile to kosztuje. O, jary. Face. Co to jest Pursache Face? Twarzy się kupuje? Twarz. Chyba maski jakieś. To super, to rzeczywiście się opłacało. Ej, trzeba kurde chyba karpet kupić na sam początek. Strasznie drogo, wiesz? Byłem ci. Gdzie no, masz jakiś karpet tam? Na górze, jak kupisz tersy i tak dalej. Pulchase karpet. Ojeny. 80 koła. Po co komu karpet? No, żeby kupować nowe chyba te. Powinny być maszyny, konwejor, a nie karpety. No musisz karpet kupić, żeby konwejer mieć, tak mi się wydaje. Tak. Co ty, kupię karpet, a on powie, nie masz skarpet. Spadaj skarpet. Nie, konwejor. Wyjdź z karpet, bo nie masz skarpet. Tak będzie. Uhu, śmieszne. Fany śmieszny fan do fany momentów. Powiedziałeś to, a ja powiedziałem po tobie, widzisz? To już w ogóle no, śmiesznie. Gry. Śmiech, Bartu. Co? Idę po karpet. Już? No. Jak ty jesteś karpeciarz? No jest. Third floor można kupić.
To rzeczywiście, jak kupiłeś konwejora. Nie ma co. Nie, no nie mogę jeszcze konwejora kupić, what the fuck. Ło, nie ma, trzeba standy kupić. A może wallsy trzeba najpierw zrobić? Może, i dopiero konwejor wyskoczy. No to trochę nas oszukałeś tym zachowaniem swoim niecnym. Wiesz? Może tak. Czekaj, czekaj, o 150 tysięcy pakiet stand. What the fuck? Pakiet. Pakiet. Rakiet. We will rocket, pakiet, pakiet. Tak było. Weapon stand, są weapon standy. Gdzie? Jest. Na górze? No. A to nie są fejsy jakieś? Nie, jest weapon stand jeden i jest tani. Możemy się na... Ile kosztuje? Ziomeczku. 6 tysięcy. Łocie. Weapon. O jest, weapon. Weapon stand. O, są, nie można kupować. Jest gravity coil. Ło, to give me. A to jest sprężynka w ogóle. To jest taka bieda. Ale jak kupisz sprężynkę, to może później nowe rzeczy kupić. Magic Kajp. O, carpet ten. To jest super. Carpet Diem. My go lubimy. W każdym są w ogóle te same rzeczy. Carpet Diem to jest gość. Powinny być Pokémony do kupowania, a nie jakieś karpety Diemy. Nie? Masz karpetę? No. No lecę do ciebie. To nie jest lepa. Skacze jak ryba w wodzie. Ryby nie skaczą, Piotrek, dobrze? Umówmy się. No przecież jak ty chyba wodę. A teraz możemy szukać nowych tych sekretów na karpecie. Z karpetą. Z taką karpetą to jak najbardziej. Albo... Czy to gościu maski se kupił? A tu możesz sobie twarz zmienić normalnie, typie. No były tam face standy, przecież rozmawialiśmy o tym. No i sobie... Ty, i mam normalnie nowego face'a, gościu. Tak, typowi, no. Wreszcie. No. No. Czy jesteśmy no. kolegami, wiesz? No dobrze. Package stand? Co to jest package standy? My... Nie wiem, już nowy pakiet kupujesz, gościu. Face. Pakiety. Ale taki był kiedyś youtuber, który robił coś śmiesznego. Mówi pakiety. Tylko trochę inaczej, żeby wiesz. Co? Kietapy? No, kietapy. A, to śmiesznie rzeczywiście brzmi. Jak tak teraz o tym mówisz, to jest zabawnie. Rainbow Blaster! Mogę ci nakopać do dupiu. Myślałem, że coś innego powiesz. Dobra, ja sobie robię ściany i zabijam ciebie. Tak? No. O ty! Jaki no, blaster rainbow powstał. Komatnie, go ready. Uciekłem do góry. Jaki typo, trafiłeś. Zła góra, Piotrek. Tak. O ty ci dam ciało, bo śmierdzi lubcu. Where you are? Żyżucha, lądowanie. Jesteś oszukista. Nieprawda, 300. Come at me. Ła. Dobrze, w obroty go brać tam. No chodź. Naprawdę, Piotrek. Może myślisz coś lepszego. Jaki ty jesteś frędzel? Co? Junub. Junub? Ty nie masz szans ze mną. Ty w ogóle głupiutki taki. O, typu jakiś przyjaciół, dawaj go! Jedziemy na tym. O kurde, mam miecz. Wow! No to po nas jest. Dobra, dawaj, chodź do mnie. No nie mam nic do mnie, ja mam żadnej blaster. Broni nie mam. No to u mnie weźmiesz. Nie, no co ty. Nie jestem taki. U mnie zabrałem w autorby, kupiłem przez przypadek, ała. Dobrze ci tak. Czekaj, kupuję 67 tysięcy. Dobra, kupuję sobie pakiet standa. Halo! Blue Steel Katana Giver, let's go baby. Rainbow Katana Giver, dobra, zwykła katana. We go. Tak. No takie zwykłe. Już go cisnę, ja już lecę za nim, zaraz jest katanę w dupie ma. O, jest pakage. Daj mi zarabiać więcej hajsu. Pakage stąd. O jest, no i co te pakage robią? O nie, zniknął mi ten karpet, czaisz? To nieźle. Ale już gościowi ukradnę na szczęście także. A ja to luźno. Nie problemu. Boże, bo on Piotrek może do ciebie lecieć. Aha. Tu lata, leci, zaraz będzie chciał ci nakopać. Ale ja ci nie dam. Nie nakapie mnie. Puść leci w kosmos też. W ogóle, lecę za nim. Leć za nim, goń go! W Dragon Ballu. O, Dragon Ball! No, 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 nie. Jej! Podniebne fajdy. No i ten, i życie ze smakiem. Zlatuje z nieba, Piotrek. O, lol, patrz, ty! No. You see me? No. Where are you? Where are you? I'm in na my house. Man. Co? To jest twój dom? Ja chodzę po niebie w ogóle, obczaj to. Gdzie chodzisz po niebie?
Jestem nad, na środku mapy, oczej. O, widzę, tam coś lata jakaś ta, to się męczy. Tu ja jestem. To nie śpi, tyle za daleko jesteś. Tu high, man, tu high. Dobra. Nie mogę zlecieć na dół. Co? Tak? No, przecież, o, mogę tutaj, u ciebie. Cześć. Cześć, gdzie jest? O, jo. Na chacie jestem. Masz katanę nową. No. No to nie jest mój wieczór. Tak, to jest moja chata. Tu masz tak mało rzeczy, kradniesz tylko? Nie, w ogóle nic nie robię. Ja w ogóle tylko zarabiam hajs. W ogóle tam nie latam za wami. Nic, jesteś porwa. No musisz polatać troszeczkę. Nie mam broni, nie stać mnie. Jak ci nie stać? Ty miałeś 100 coś tysięcy w sekundę. Nieprawda. Wydawało ci się. O, mam Pikachu niechcący kupiłem. No i co ty robisz, Pikachu? Jak on nic nie robi. Weź i co? Motorcycle można mieć później. O. No, motorcycle? O. Ciekawe co to. Ciekawe, naprawdę. O nie, wlazłem w ściany. Wow! Weź się w ogóle, typie. Wejrzysz, diabeł. Wejrzysz. Weże. Weże to są w Afryce. Weże. Weże, diabeł. Weże. Aha. No nie, o co? Spadłem? A to są schody. Ty fujaro. Chodź. Dawaj, dawaj na solo. Spada ci pieniądze, ja. Tak, zabierzesz akurat. To się nie da kraść pieniędzy. Źle bym zarabiał, jakbym kradł ciebie pieniądze? Ty złodziej, ja cię znam. Nie. Wyświetlenie i wszystko. Ja ten, właśnie robię Porsche z Pakagę. Wow, Pakagę. Co to jest, Pakagę niby? Co to mi robi? Pff, ale głupie. Mam zbroję Pakagę, wiesz? Tak? Ja myślałem, że będę więcej zarabiał, a tu lipa troszeczkę. Cześć. Ja nie, kto jeszcze ma zbroję Pakagę? Po co ta zbroja Pakagę jest w ogóle? Żeby ci ją ukraść. Teraz mam. I mam miecz samurajski. Ale nie masz skilla i mnie nie zabijesz. Pakagę. Wow, no dobra. Nie masz skilla, ale masz kupione przedmioty za hajs. Jak można hajs wydawać na takie gry? Wow, Pakagę, odwal się. Chodź. O nie, fuck you, dole. Dawaj na solo, typie. Pakagę. No ja sobie zaraz kupię takie rzeczy, że po prostu cię rozitemię. Rozitemię cię. No, kurde, a cię teraz... już w dupie wsadzałem tutaj. No już mnie, ućkałeś mnie troszkę, ale... Nie pójdzie tak łatwo, jakbyś chciał. Dawaj tego typa na środku. Patrz, on na motorze jeździ w ogóle, pierwszy mam. Ja sobie nową twarz kupię. Pse. Wyda się. Dobra, bierę wszystko. Jadę po ciebie. Jadę po ciebie. Podczas face. O, tą face sobie kupię. O, i mam taki... I patrz, mam język na wierzchu. Ba, mam. Ile masz HP, dziadu? Wszystkie. Wszystkie z całego serwera mam. No dawaj. Komatnie. Czekam, czy ci ochronka zejdzie, bo masz cały czas. No? Ło, typo jest pod twoim domem. Ło, wow, taki żółty. Ło, wow, ło. Wow. Ty gnoju mały. Gdzie jest mój dom? Ale lecę. O, jest typek, czekaj, skoczę mu na głowę. Z kataną. Powiem ci, że ten Tycoon taki 2 na 10. Myślałem, że będzie coś z Pokemonami związane, a to jest tylko Pokemony są. W sensie nie ma broni Pokemonowych i to jest mega słabe. Dawaj, o, ty, wow, jak typo. Nio, psz, nie mam mnie. Ten jest. Za światach. Co? A, cię mykłem. Jak jesteś ten klasowy potwór. Dobra, Piotruś, wydaje mi się, że to by było na tyle w tym tekunie. Tak, tu już myślę, że... za dużo więcej nie ma do odkrycia. Głupie, bo tak, nie ma Pokemonów. No, szkoda troszeczkę, no, no, ale trudno się mówić. Czekaj, jeszcze sobie jakieś standa na sam koniec. O nie, zaciąłem się. Jak jest twój ulubiony Pokemon? Który tu jest? Pikachu? Nie. Nie mam Pikachu. Charizard go. Charizarda masz? Jest pewnie mniejszy od Pikachu na pewno. No, nie wiem. A? No, ta właśnie. Nie, nie jest mniejszy. Third floor. A, bo to dopiero na third floorze się robi lepsze rzeczy. Tak? Karura. A gdzie są konwejory w ogóle? Nieważne. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się. Cześć.